Cześć, z tej strony Bartosz. Witam Was na kolejnych odcinkach unboxingu na naszym kanale. Będzie to już 10. odcinek z otwierania przesyłek. Dzisiaj mamy 3 przesyłki do otwarcia. Tak więc bez owijania w bawełnę bierzemy się za najmniejszą z nich. Zobaczymy, co się w tej przesyłce znajduje. Coś małego. A, już wiem. Jest to kaseta magnetofonowa do aparatu zgłoszeniowego TAS. Jeżeli ktoś z Was kojarzy ten automat zgłoszeniowy, to jest TAS 480, nawet jest zaznaczone wyłącznie do telefonicznego aparatu zgłoszeniowego. Jest to specjalnie spreparowana kaseta dedykowana do tego automatu. Tak więc udało mi się dostać, w sumie znaleźć, oryginalną kasetę Unitra Lubartów, zakłady wytwórcze magnetofonów. A już niedługo, prawdopodobnie w tygodniu, zaprezentuję Wam automat zgłoszeniowy TAS, bo jest już akurat, z tego co się dowiedziałem, w paczkomacie, czeka na odbiór. Tak więc w pierwszej przesyłce znajdowała się kaseta zgłoszeniowa do aparatu TAS. Bierzemy się za drugą paczkę. Kwitek do przesyłki wyciągniemy. Jak tutaj się dostać do tej paczki? Jest solidnie zapakowana. Ciekawe, znajduje się tutaj radio. To jest za lekkie na radyjko. A, już wiem. Jest to obudowa, jak widzicie, do radia Eltry czterozakresowego. Z tyłu nosi miano Zosia R614. Jak widzicie, jest to nówka, nieużywana obudowa. Wiadomo, nosi jakieś ślady. Wiem, że podobne, ale jest to obudowa nieużywana, zakurzona, bo gdzieś podobno stała, leżała. Żadne wkręty, zaczaski nie są pouszkadzane. Tutaj również. Ani śladu mocowań blaszek do anten, kompletnie nic. Przewody nigdy nie lutowane. Tak więc mamy idealną obudowę do zastosowania przy naprawie bądź odbudowie jakiegoś odbiorniczka z wersji Zosi, których mam kilka akurat, więc zobaczymy, może się uda z dwóch złożyć w takiej nowej obudowie ładny odbiornik. Pianka transformatora również nie jest odciśnięta, tak więc jest naprawdę obudowa nieużywana. Super. No i została nam na koniec trzecia przesyłka. Wiem, są tutaj dokumentacje, ale jako ciekawostkę powiem, że te dokumentacje nawiązują do jednej z przesyłek, którą będziemy otwierać niebawem.
Jak widzicie, udało mi się zdobyć oryginalną instrukcję serwisową do radiomagnetofonu z radiem MK125FM. Jest to oryginalna instrukcja serwisowa. Więc będziemy mogli bez problemu przeserwisować ten magnetofon, no i co najważniejsze, przestroić radio, które się w nim znajduje. Jak również udało mi się do niego zdobyć oryginalną wkładkę serwisową. Tu jeszcze dokumentacja również od do tego magnetofonu. Zmiana konstrukcyjnych w magnetofonie MK125FM wprowadzonych do dnia 24.09.1974 rok. Mamy rozpisane katalogowo wszystkie zmiany w częściach, które zostały dokonane. Super. Oczywiście wkładka posiada zdjęcia, oczywiście schemat, bo to jest najważniejsze. Jest część radiowa. Ta część jest bez zmian. Podobna jest do części klasycznej magnetofonii MK125. Wykaz części. O, tak to wygląda tego. Czyli udało mi się również, jak widzicie, zdobyć oryginalną dokumentację serwisową z magnetofonu MK125FM. Podam, że cała ta instrukcja zostanie zdigitalizowana i, jak to się mówi, udostępnię ją Wam całkowicie za darmo, więc będą dostępne linki pod opisami filmów, gdzie będziecie mogli po prostu kliknąć, link Was przekieruje na moją stronę internetową, gdzie będzie znajdowała się cała dyskusja, jak również cała baza dokumentacji serwisowych. Tak więc będziecie mogli dokumentację sobie pobierać, nie będzie pobierana od tego żadna opłata. Jedynym wymogiem, jakim trzeba będzie zrobić, jest niestety się zarejestrowanie, aby mieć dostęp do plików, które tam będą umieszczane. A tak całkowicie to udostępnię Wam za darmo, więc jak ktoś będzie szukał, będzie dokumentacja dostępna. Tak więc w dzisiejszym 10. unboxingu mieliśmy akurat trzy rzeczy, czyli instrukcja serwisowa, oryginalna, nowa, nieużywana obudowa odbiornika Eltra Zosia, jak również bardzo rzadko spotykana już kaseta do aparatu zgłoszeniowego TAS, który będę Wam pokazywał w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. Może się uda zaprezentować działanie tego automatu pod warunkiem, że nie jest uszkodzona ze starości zębatka w mechanizmie od magnetofonu. Tak więc super, dziękuję za uwagę, dziękuję, że byliście. Jeżeli film się podobał, to proszę o łapki w górę, żebyśmy nakarmili algorytm. Komentujcie, subskrybujcie kanał. Do następnego. Hej!